Team Ramoneski wita was po prostu. Team Ramoneski. Mamy tą samą stylistkę. Dokładnie. Takie miejsce specyficzne, które no, też wymaga tutaj takiego ubioru. Zobaczycie to na zdjęciach w najnowszej Vivie. A ja sobie ostatnio myślałem, Krzysztof, o tym, że kurczę, ja nawet nie pamiętam, że jeszcze istniała telewizja bez ciebie. A to w sumie tylko 7 lat. Tylko to bardzo miłe, tak. Jak to było? Trochę z przypadku? Wtedy telewizja była już kolorowa. Tak. Prawda. I nie było monitorów kineskopowych. Tak, 7 lat temu. 7 lat temu, tak. 7 lat temu zacząłem pracę w telewizji. To był oczywiście przypadek, który sprawił, że znalazłem się w telewizji. Zacząłem od prowadzenia programu Garaż Marzeń w TVN Turbo. Pierwszy fajny sezon, tam naprawiałem, raczej projektowałem garaże, a potem awans do HGTV i programy o prowadzeniu i projektowaniu wnętrz. Ale żeby dostać ten pierwszy program, jednak trzeba było jakieś pewnie próby kamerowe przejść. Pamiętasz, jak tam wypadłeś? Byłeś takim, wiesz, wyszedłeś taki z myślą, że wow, to będę ja? To był przypadek w ogóle, bo jakby w moim życiu wiele rzeczy fantastycznych się wydarzyło i wydarza, ale zwykle to są przypadki. I tak samo było z telewizją. Moja koleżanka, którą znałem ze studiów, zadzwoniła do mnie i mówi: słuchaj, kręcimy program, potrzebujemy budowy, takiej rozgrzebanej budowy. Ja mówię: okej, nie ma sprawy. Zadzwoniłem do swoich klientów, pozwolili mi w sobotę otworzyć budowę. No więc ja pojechałem na budowę, przyjechała ekipa filmowa, rozstawili sprzęt i to miał być jakiś program o nieuczciwych ekipach remontowych. I ja, zważywszy na to, że no jak wyglądam, tak wyglądam, tak, czy jestem duży, łysy, no więc poproszono mnie, żebym był takim budowlańcem, tak? Ale telewizja kłamie. Ale takim prawdziwym, złym budowlańcem. No i rzeczywiście ja zagrałem taką rolkę, epizodzik, no wiesz, dwa zdania w sumie na tej budowie, jako zły budowlaniec. I na tym to się skończyło. I dla mnie to była fajna przygoda, fajny dzień. Potem dostałem telefon od producenta, a potem dostałem telefon od Małgorzaty Łupiny, ówczesnej szefowej kanałów lifestyle'owych w TVN-ie. No i dostałem propozycję poprowadzenia dla TVN Turbo pod kierownictwem Przemka Kwiatkowskiego tego programu o garażach, a potem Małgosia Przemysa. I kolejne, i kolejne, i tak trwa. Ja z naszego ostatniego spotkania w twoim podwarszawskim domu zapamiętałem szczególnie to, że jak robiliśmy materiał o tym, jak mieszkasz, to byłeś wspaniałym samograjem, właściwie nie byłem tam potrzebny, co też oczywiście ułatwiło nam pracę. Kto jeszcze nie widział, to wspaniały materiał na YouTubie na was czeka. Zapraszamy. No i właśnie, czy zawsze miałeś takie flow przed tą kamerą, czy to są... Wiesz co, to trzeba się trochę tego nauczyć, ale ja miałem fantastyczny i mam do tej pory fantastyczny zespół operatorów kamer dźwięku, którzy mnie uczyli, jak trzeba stać przed kamerą. Okay. Ale naprawdę, uwierzcie mi, miałem prompter taki prymitywny, napisany kartka, przyklejona do obiektywu, czy do kompendium raczej. I czytamy. I czytałem prosto, patrząc w kamerę, czytałem, bo nie pamiętałem tej swojej kwestii, czy jakiejś tam zapowiedzi. Ale mój przyjaciel Jacek Ernst, który jest moim operatorem, rzeczywiście uczył mnie, mówił: stań tak, pamiętaj, trzeba się otworzyć do kamery. Jasne. Na początku nie patrzyłem w kamerę, no bo miałem taką zasadę i taka była konwencja programu. Potem mogłem już patrzeć w kamerę, nauczyłem się tego, nauczyłem rozmawiać się z widzami, czyli to jest tak troszeczkę taki ping-pong, no bo musisz się nauczyć, tak? Dokładnie. Że po drugiej stronie są widzowie, musisz mrugnąć do nich okiem. To spojrzenie nie może być puste. Tak, musisz zadać im pytanie, musisz traktować im, że oni się w tym czasie zaśmieją albo zareagują w jakiś sposób. I rzeczywiście tak poszło, no więc ja dziękuję swoim operatorom, wszystkim osobom, które mnie uczyły, bo jestem tutaj dzięki nim. A z przyjemnością wracasz do tamtych pierwszych odcinków, czy z trudem ci się je ogląda? Wiesz co, ja oglądam swoje programy tak przed kolaudacją, bo ja sprawdzam pod względem merytorycznym, jak te programy są nakręcone i jak są zmontowane. Później mniej ich oglądam, ale ostatnio przeglądałem gdzieś i kumplowi jakimś pokazywałem Garaż Marzeń. To był śmieszny program, bardzo fajnie się pracowało i dobrze się to ogląda. I to jest taki, wiesz, ponadczasowy, no, 7 lat minęło, a program nadal jest fajny. Praca na planie to też jest na pewno wiele przygód. Pewnie mógłbyś sypać jak z rękawa, ale coś chyba tam raz było, że policja wpadła była na wasz plan? Słuchajcie, oczywiście, że co tam przeskrobałeś? Słuchajcie... No inaczej policja ma, myślę, lepsze zajęcia. Oczywiście, niż wpadać na plan. No, jak kręcimy weekendową metamorfozę, no to jest praca w weekend. I w budynkach wielorodzinnych tam jest regulamin. Nie wolno hałasować, a my pracujemy non-stop. Więc sąsiedzi, którzy są mniej wyrozumiali, no po prostu dzwonią po policję. Ale był też okres pandemii, więc myśmy pracowali w pandemii, a wtedy były te zakazy i nakazy, więc tam też ludzie dzwonili, że tu jest zbiorowisko ludzi i no mieliśmy kontakt, ale naprawdę ci funkcjonariusze są mega sympatyczni, jak od razu wchodzą, widzą, wiedzą, o co chodzi. Zdjęcie. Zdjęcie dla żony, te klasyczne. I mamy... Każda strona zadowolona. Każda strona zadowolona, tak.
Drugą osobą, która kojarzy mi się z wnętrzami i z telewizją TVN, jest Dorota Szolongowska. Tak. Zawsze sobie myślałem, że no kurczę, to jakaś konkurencja, może by podpytać, kto z was wygrał casting, a kto przegrał. A tutaj trafiłem na wywiad z Dorotą, chyba sprzed 2 lat, i ona mówi, tak, no my to z Krzyśkiem to sobie lubimy na piwko pójść. Dokładnie. Bywało czy bywa, jak to jest? Bywało i bywa, znaczy obydwoje jesteśmy bardzo zajęci, ale my się z Dorotą dobrze znamy, kolegujemy, znamy się prywatnie, więc nie wiem kto i kiedy wymyślił tą durną plotkę i tą osobę najchętniej bym tam... Złapał w ciemnym zaułku i pokazał, jak mam duże mięśnie. Nie, to jest nieprawda. Tak? My się kumplujemy, znamy, lubimy i naprawdę fajnie nam się współpracuje. A gdybyś miał jakoś w jakiś sposób, nie żeby oceniać projekty Doroty, gdybyś miał w jakiś sposób powiedzieć, co was różni, albo w czym jesteście zbieżni, jeżeli chodzi o wasze style? Jaka jest Dorota? Wiesz co, Dorota dużo dobrego zrobiła, bo jakby Dorota wchodząc do programów i do naszych domów pokazała, że wnętrza nie muszą być nudne. Wtedy wylansowała szarość, tak? Tak. Pokazała, że dużo rzeczy można zrobić własnymi rękoma. Uczyła, pokazywała i to jest rzeczywiście bardzo fajne. Ona naprawdę otworzyła wiele drzwi i rozpromowała to projektowanie wnętrz, takie podejście do własnego domu w taki fajny sposób. I to jest naprawdę wielki szacunek i to jest wielka, ciężka praca Doroty. Ja jestem architektem, tak? Ja jestem osobą, która trochę inaczej podchodzi do przestrzeni. Ja wychodzę z takiego założenia, że przestrzeń trzeba ustawić funkcjonalnie. Ona ma być zaprojektowana pod konkretnego człowieka, no bo ten człowiek będzie tam żył, ta osoba będzie tam żyła. To jest miejsce dedykowane dla niej. Ja jestem trochę takim zakładem usługowym, tak? No tak. Wiesz, muszę uszyć dobrze kurtkę, w której ty będziesz dokładnie się dobrze czuł, prawda? No. Pogadaliśmy o pracy, ale też masz wiele pasji. Częściej bym cię spotkał na siłowni czy na motorze? Na siłowni. Na siłowni. Motor tylko w sezonie. A no tak, bo to trzeba poczekać. To zaraz zaczynamy. Zaczynamy. Motocykle są już przygotowane, już są obudzone z zimowego snu. Były czyli w serwisie. Noga. Tak, są trzy, no. A wpadasz tymi motocyklami często w swoje rodzinne strony, na Mazury, do Giżycka? Wiesz co, nie, bo to troszeczkę, to jest dość długa trasa, więc ja zwykle jeżdżę po Warszawie, ale bardzo mocno wkręciłem się w jazdę torową teraz i mam torówkę i mam takiego prywatnego instruktora, Dawida, który mnie szkoli, pokazuje, jak to trzeba zrobić i jestem mu niezmiernie wdzięczny, to jest fantastyczny fachowiec, w ogóle ściga się też, więc to jest zawodnik z krwi i kości. Więc i ty masz się z kim ścigać, bo czuję, że lubisz? Tak, tak. Znaczy wiesz, jeszcze się nie ścigaliśmy, bo Dawid jest tu, a ja jestem tu, no, ale... Jakieś fory mógłby dać, wiesz. Wiesz co, ja się... Nie, znaczy, to jest przyjacielska relacja. Okay. Natomiast ja mega doceniam to, że mam takiego kumpla i takiego przyjaciela, który może mi przekazać swoją wiedzę. A najfajniejsze jest to, że on się cieszy, że ja robię jakieś postępy. Poszliśmy w te motocykle, tak, a ja wrócę do tych rodzinnych stron, tak, bo faktycznie interesuje mnie, czy ty masz tak, że jest tam po prostu jeszcze po co wracać, że tam są twoi bliscy przyjaciele, czy to już zupełnie nie tak? Oczywiście, że tak, ja mam przyjaciela w Giżycku, Wojtka, którego znam ze szkoły podstawowej i razem wychowywaliśmy się na osiedlu i dzisiaj jestem facetem koło 50. Wyprzedzasz kolejny temat, dobrze. Tak, i znamy się z Wojtkiem jak łyse konie. Znamy się od dzieciństwa po prostu, od szkoły podstawowej, od czwartej klasy szkoły podstawowej. I to jest naprawdę bardzo bliska mi osoba i nie widujemy się często, ale rzeczywiście jak jadę do Giżycka, to spędzamy długie godziny i noce i gadamy. A Wojtek by powiedział bardziej, stary, nigdy się nie zmieniłeś, mega to doceniam, czy na przykład były takie momenty, kiedy też umiałby ci i tak mówił szczerze, chyba ci sodóweczka trochę uderzyła. Nie odbija sodówka, powiem ci dlaczego, dlatego że ja jestem otoczony ludźmi i przyjaciółmi, którzy w tym momencie albo by mi dali takiego kuksańca w tył głowy, albo ściągnęliby mnie od razu na dole i powiedzieli, Miruć, no co ty robisz, chłopie, tak? Mhm. Nie, ja mam, twardo stąpam po ziemi i chcę twardo stąpać po ziemi i tyle. Ciebie w ogóle chyba nie interesuje ten gwiazdorski świat. Nie, broń Boże, wiesz, ja nie chodzę na żadne imprezy. A nie byłeś nigdy wyciągany przez na przykład władze stacji, bo jest taki moment, kiedy warto podpromować swoje programy. Znaczy, ja chodzę, bo jakby mam zobowiązania kontraktowe i oczywiście jestem zobowiązany w promocji własnych programów. To jest twoja praca. To jest moja praca, tak? Ale też z wielką przyjemnością chodzę do kina na premiery i to jest taka wartość dodana i też to uwielbiam. I to jest fajny wieczór. Widzisz w ogóle jakieś minusy tego, że jesteś osobą publiczną?
Nie, ja poznaję fantastycznych ludzi, mogę współpracować z ciekawymi osobami, mogę angażować się też w prace charytatywne. Miałem możliwość poznania naprawdę osoby, które są fantastyczne, dużo robią. Zrobiliśmy z prezydentową Kwaśniewską i moim całym zespołem mieszkanie przejściowe dla dzieci z domów dziecka. Więc jakby te wszystkie elementy wiążą się z tym, że jakby pracuję w telewizji i to są takie wartości dodane, ja to uwielbiam. No to ponieważ jeszcze w marcu twoje urodziny, to już z tej okazji również. Jeszcze nie 50. Nie, jeszcze czwórka jest w przodu. Dokładnie. To z tej okazji życzę, żebyś nigdy faktycznie tych minusów nie zaznał. Twoja odpowiedź trochę mnie zdziwiła, jednak wiele osób potrafi po tylu latach w showbiznesie wymienić chociaż jedną rzecz, która jakoś tam im doskwiera. Jeśli jest inaczej, bardzo się cieszę. Najbardziej pozytywny bohater tego roku. 50 urodziny będą za 2 lata. Tak. Masz już jakieś przemyślenia w związku z tym? Że ja w ogóle nie czuję się na ten wiek. Ja nadal jestem Piotrusiem Panem. Ja mam 32 lata. O proszę. To jakie cechy sprawiają, że masz 32 lata tam w środku? Po pierwsze, ja się nie męczę. Po drugie, ja się mega cieszę, że mogę robić to, co robię. Poznaję fantastycznych ludzi. Nie narzekam i cieszę się tym, co jest. No po prostu jest super. No. No dobrze. Ile energii zobaczycie na najnowszych zdjęciach Viva Magazyn. Pewnie już jest w kioskach, skoro widzicie ten wywiad. Dziękuję ci bardzo. Ja wam również. Ja tobie dziękuję, a was zapraszam do magazynu, no bo to są zdjęcia zupełnie inne niż do tej pory.